Zdrowia. Debili nie brakuje. Czasami nawet zdmuchanymi lalami w samochodzie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No ostatnio jechałem samochodem, na tej tak, jest taka linia HOV, czyli High Occupancy Vehicle, czyli są cztery, powiedzmy, linie autostrady. No i jest piąta wydzielona, ona ma taki rąb, taki diament. No jest troszeczkę oddzielona od reszty. No nie za bardzo barierkami, ale ma takie posty, takie malutkie jakieś słupki, nie słupki. Nie ma krawężnika, także jeżeli ktoś chce przejechać, no to przejedzie przez to. Ale w zasadzie jest to rozdzielone. No i są wielkie tablice, 2-3 mile wcześniej napisane, że to jest właśnie linia dla samochodów z więcej niż jednym pasażerem, czyli dwóch i więcej. No i z reguły to jest tak, że to jest przy wjeździe do miasta, czyli jak się wjeżdża do miasta, no to zawsze jest ten korek przed tymi pierwszymi zjazdami do centrum i tak dalej. No i cała ta trasa jedzie, no a tutaj jest ta szybkiego ruchu, można powiedzieć, tak? Szybkiego ruchu, tyle tylko, że wymaga co najmniej dwie osoby. I bardzo często ludzie się denerwują i stoją tutaj 2-3 mile, a tutaj ta linia zapycha. No dlaczego ona tak zapycha? No bo jest to taki bat w sumie dla, albo marchewka, można powiedzieć. Jest to zachęta, żeby ludzie się zbierali gdzieś tam 10-20 kilometrów przed miastem. Jeden zostawiał samochód i jednym samochodem jechali. To oni to nazywają carpooling, czyli taki pool jako basen, jako grupa. No i samochód, czyli taki samochodowy basen, można powiedzieć. No i to znaczy, że dwóch, trzech, czterech ludzi jedzie w jednym kierunku, no to im stworzyli takie linie. No lata temu to było dosyć popularne, bardzo często ludzie tam się organizowali. No i dojeżdżali do tego miasta. Ostatnio to się troszeczkę mniej zrobiło popularne, no bo benzyna jest znowu trochę tańsza. Ludzie jakoś, miasta i stany i federalne rządy porozszerzały te autostrady o jedną czy dwie więcej tych pasów. No ale z powrotem zaczyna się trafik, zaczyna się ciągle te ulice, drogi są zapchane. No i ludzie kombinują. Jak kombinują? No dziwacznie kombinują, bo kombinują, że dmuchają najróżniejsze tam lalki, zakładają czapki bejsbolowe na jakieś, robią manekiny z papieru i tak dalej, okulary zakładają, ale to jest tak się dużo tego zrobiło, że już w niektórych stanach po prostu, jak Nowy Jork, Kalifornia czy Floryda, no to już stan przeznaczył specjalne pieniądze na to, żeby łapać takich oszukańców, tak? No jeżeli się jedzie, nie trzeba być bystrym, żeby zorientować się, że jak się jedzie i jest manekin, jest oszukany manekin za tym. Także ja nie wiem, kiedyś widziałem właśnie, kiedy widziałem te manekiny, no to nie trzeba być policjantem, żeby zorientować się, że to jest oszukane, ale policja wydaje mandaty. No niektórzy komendy policyjne, jak złapią ich, no to dają ich na Twitterach czy na Facebooku i po prostu zawstydzają. Czasami nawet ludzie biorą, z tyłu wsadzają dwóch pasażerów. W Kalifornii, powiedzmy, ten patrol z autostrady, no to pokazuje te zdjęcia tego samochodu, który jest odholowany, pokazuje ten mandat, minimum $500 za coś takiego, pokazuje te zdjęcia tych manekinów, tych oszukanych dodatkowych ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i piszą, ciągle podkreślają, że tam, gdzie potrzeba dwóch pasażerów, to ani psy, ani koty, ani duchy, ani żadne manekiny nie liczą się. A w Arizonie
to właśnie też pokazują mniej więcej, pokazywali, no te były inne manekiny, ale to jak zwykle są jakieś peruki, czapki, okulary, tak jak wspominałem. No i też publikują to, żeby ludzi zawstydzać. No zrobienie z kawałków jakiś drewna, czy gałęzi, czy kostium jakiś Dziadka Mroza, czy Mikołaja, no to już nie za bardzo jest taki standardowy, no bo mało kto jedzie do pracy w ubiorze Mikołaja, czy jakieś halloweenowe przebierańce, też nie jest to za bardzo, ale ludzie robią takie rzeczy. Śmieszne jest to, że Amazon to niedawno sprzedawał tak zwanego Carpool Kenny, czyli takiego henia, ale tylko od taki biust, od pasa w górę, i to elegancko on wyglądał, no bo miał krawat, miał marynarkę, tutaj kieszonkę i tak dalej, całe takie torso, no i to wszystko elegancko wyglądało. No i on był reklamowany w ten sposób, że kiedyś chciałeś, marzyłeś o tym, żeby przelecieć tą linią w samochodzie z dwoma ludźmi, z pasażerem, no i tam napisane było, że no teraz możesz nadmuchać henia swojego towarzysza podróży i masz prawo tam jeździć, tak? Czy możesz udawać, że jeździć? No dużo z tych opinii to było napisane, że tak, faktycznie to jest dobry partner do jazdy, no bo nigdy nie gada, nigdy zawsze jest o czasie, zawsze lubi moją muzykę i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy inni wesoło pisali, że nigdy nie narzeka, nawet kiedy go wsadzę do bagażnika. Także był to biznes jakiegoś rodzaju, no chyba zrobiony w Chinach, jak cała reszta, ale Amazon już teraz nie sprzedaje tego. Jest jeszcze na liście tych produktów sprzedawanych przez Amazon, ale jest napisane, że jest niedostępny. No, jeszcze jakieś inne firmy sprzedają takie Carpool Kenny, no ale to oni już tylko nie podkreślają jeżdżenia z tym manekinem w samochodzie na tej autostradzie dla ludzi, dla samochodów z dwoma osobami, tylko mówią, no, że to jest taki do przedmiot, zabawka do zszokowania. Kiedy to się zaczęło? No zaczęło się to w Long Island Express, gdzie w 1994 roku w zasadzie ludzie doszli, stan doszedł do tego, że zrobienie tego pasa poprawi przepustowość całej tej autostrady, no i że statystycznie niby więcej osób przejedzie, jeżeli będzie dwie osoby w samochodzie niż jedna. No, no wiadomo, że jak się robi się korek, no to wszyscy wjeżdżają i w zasadzie cały ten korek jedzie tą samą szybkością i on zawsze tam 2-3 mile do tyłu się dzieje. No ale w tym 1994 roku właśnie w tym Long Island Express, no to pierwszy raz to kobietę jakąś tam wycwaniakowała, że wzięła siedząco dziecięce i postawiła tam z przodu i miała lalkę. No później to się rozniosło, no i w gazetach nawet wtedy pisali, no i ludzie zaczęli różne inne rzeczy robić, także, że powiedzmy manekiny do sztucznego oddychania wkładali. Ludzie zszywali najróżniejsze ubrania, tylko żeby jakiś kształt robić. No debilowate to wszystko było, no bo faktycznie jeżeli policjant ma złapać kogoś takiego, no to ich złapie, a ludzie, którzy jeżdżą obok, no to widzą, to się tylko śmieją z tego. Dużo ludzi złapanych, no to traktuje to jako jakiś kawał czy śmiech, no ale później to jednak nie za bardzo im dobrze wychodzi na zdrowie. Oczywiście, że te wszystkie
internetowe strony i te grupy społeczne, no wielu ludzi popiera takich oszukańców, powiedzmy, tych, którzy cwaniakują, no ale większość jednak stara się, żeby było to uczciwe i sprawiedliwe. Ludzie też narzekają, że często policja sama używa tych manekinów, że stawia tam gdzieś przy autostradach, powiedzmy, patrol policyjny, samochód i wkłada tam manekina, żeby ludzie patrząc, jak przejeżdżając, to żeby się przestraszyli i zwalniali, powiedzmy. Także wielu ludzi jako argument używa, że jeżeli policja może robić takie rzeczy, no to dlaczego ludność cywilna nie może tego robić? Dlaczego policja może zaparkować samochód i mieć manekina? No jest to jak zwykle dziecinna argumentacja. I to tak jak ze wszystkim, z całym społeczeństwem, te 10% ludzi jednak kompletnie nie ma jakiegoś poczucia moralności, czyli dobrego i złego. Czy te linie pomagają, czy nie pomagają? No na pewno pomagają niektórym. Na pewno pomagają tym, którzy naprawdę mają 2-3 osoby, potrzebują dojechać powiedzmy na lotnisko, czy przelecieć przez miasto. I faktycznie mają obciążenie większe, no to jest to przyspieszenie, bo to z reguły 2-3 mile jest mniej tego korka. W niektórych miastach no to są te linie, powiedzmy, płatne, bo często to całe te autostrady są płatne i wszystkie linie są płatne, ale w niektórych rejonach, w okolicach powiedzmy Nowego Jorku, to jest autostrada i jeden pas jest po prostu szybkiego ruchu, no ale płatny. No tutaj to już jest troszeczkę takie, no wyciskanie powiedzmy krwi z kamienia, tak? No bo jeżeli były 4 pasy autostrady, powiedzmy zapłaconej z benzyny kupowanej przez ludzi dla swoich samochodów, no to wydzielenie tego osobnego jednego pasa, żeby dodatkowo jeszcze kasę z tego wycisnąć i powiedzmy zmniejszyć ilość tych pasów z 4 na 3, czy tam z 5 na 4 i zabrać, wyciąć po prostu nożyczkami ten jeden pas, żeby trzaskać forsę na to, no to już jest troszeczkę, to też już jest troszeczkę bandyckie. W wielu miejscach, tak, prawda jest taka, że w Ameryce budowali dużo autostrad płatnych, budowali je tam w latach 70-tych, 80-tych, wydawali obligacje, powiedzmy, państwowe czy stanowe, tak, bo to te autostrady, no to są taka współpraca stanowa, federalna. Co ciekawe jest, bardzo często, jeżeli jest autostrada, to most jest w gestii stanu, a autostrada stanowa jest, powiedzmy, federalna. Także, że mosty bardzo często są w dużo gorszym stanie, powiedzmy, jeżeli jest wiadukt i jest przejazd, to bardzo często ta nawierzchnia na tym moście jest dosyć dziadowska, tylko dlatego, że to jest inny urząd, czy inne, powiedzmy, nie poziom Waszyngtonu, tylko poziom, powiedzmy, stanu się tym opiekuje. No jest to dosyć dziwaczne, bardzo ludzi nie zwraca na to uwagi, no ale wyłączenie właśnie tego mostu, to jest dziwna sprawa. Jak wspomniałem, w latach 70-tych, 80-tych zaczęli budować czy rozszerzać się wszystkie autostrady i powydawali te bonds, czyli obligacje. No i później to wszystko było spłacone po 20-30 latach. No ale kiedy już spłacili, no to się zorientowali, że jest tak dużo tych urzędników się pozatrudniało w tych państwowych robotach, że w zasadzie, jeżeli by zrobili to bezpłatne, no to dużo ludzi straci robotę. Wszyscy ci cwaniaczki, pociotki, wszyscy ci, którzy mają znajomości, no to dostawali robotę. Dostawali robotę bardzo często właśnie w tych budkach zbierających pieniądze.
No i wszyscy też narzekali w pewnym momencie, to były kolejki do zapłacenia. Także wszyscy kwestionowali, jak to jest możliwe, żeby wjechać na trasę szybkiego ruchu, ale żeby wjechać na tą trasę szybkiego ruchu, trzeba czekać 10, 15, 20 czy pół godziny. To były 10, 15 lat temu, to była makabra. To była makabra, jak się jechało, powiedzmy, na wschodnim wybrzeżu z północy na południe wzdłuż wybrzeża, powiedzmy od Florydy do Nowego Jorku, do Bostonu, no to czasami trzeba było stać po pół godziny, godzinę, żeby dojechać i zapłacić, albo wziąć kartkę, i to była makabra. No teraz polikwidowali wszystkie te budki z płatnościami, teraz jest taki transmitter tylko, dostaje się ten transmitter za darmo, wpłaca się tam jakąś ilość. No każdy stan ma swój transmitter, no ale one są respektowane we wszystkich stanach. Tam rozliczenia są troszeczkę inne, no ale te budki polikwidowali. Te budki, w których normalnie ludzie, którzy mieli znajomości, zbierali, zarabiali 60, 70, 80 tysięcy. I to była dosyć spore zarobki wtedy, kiedy średnia krajowa, powiedzmy, była 40-50 tysięcy. No ale to wszystko się już rozpadło. W dużo miejscach to trzeba tam zwolnić, powiedzmy, i ciągle przejeżdżać przez jakieś takie bramki. No ale z reguły, jak ktoś ma już transporter, taki ten transmitter, to są cztery pasy, powiedzmy, czy trzy pasy tutaj, jadą osobno i na górze są, powiedzmy, anteny, kamery i tak dalej, i to wszystko wyłapuje. Tak, także takie manekinowe życie. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek do subskrybowania. Dzwoneczek dzyń na codzienne filmiki. Piszcie komentarze, piszcie pytania. Rozsyłajcie, gdzie możecie. Jeżeli na Facebooki, czy na inne wykopy. I do następnego.